Halo, halo. Czy jesteśmy już na antenie, Olku? No, cześć, jestem. Wszystkich. Przypominam wszystkim, że naszym gościem jest Aleksander Gniot, który jest organizatorem Dnia Darmowego Komiksu, który odbędzie się już za tydzień w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Dokładnie tak. I w zasadzie, no, od czego by tu zacząć? Bo myślę, że grono atrakcji, ale myślę, że od najważniejszego, tych darmowych komiksów. O co chodzi z tymi darmowymi komiksami? Faktycznie są za darmo. No faktycznie, wystarczy przyjść i go dostać. Nie trzeba wysyłać fotek na fejsa albo robić innych dziwnych rzeczy. To nie jest konkurs, po prostu przychodzisz, pokazujesz komiks, który chcesz, dostajesz go, jak chcesz następny komiks, ustawisz się na koniec kolejki i tak w kółko. Komiksów będzie około 3000 w tym roku. Proszę. Więc tam idziemy w górę i na pewno nie zabraknie. Więc zawsze je rozdajemy w dwóch turach. Pierwsza jest o 10:30, druga o 14:00, tak żeby dać każdemu szansę. No więc tutaj spokojnie. Proszę, zarówno rano i po południu każdy może przyjść i skorzystać. 10:30, to trzeba będzie szybko wstać i ustawić się już w kolejeczce, bo żeby złapać te najlepsze kąski. A czy, no okej, 3000 komiksów, czy potrafiłbyś wymienić te najciekawsze, na które warto się czaić? Zależy, kto czego szuka, no bo ci, którzy lubią komiks amerykański, ten super bohaterski, no to będą się ustawiać po te, bo w ogóle Dzień Darmowego Komiksu w tej chwili trwa w Stanach Zjednoczonych i te same komiksy, które dzisiaj są rozdawane u naszych przyjaciół zza oceanu, no to za tydzień będą rozdawane u nas. Myśmy przeprowadzili takie głosowanie, top 10 tych ludzi, ludzie na to sobie głosowali, na te komiksy, które chcą właśnie podczas Dnia Darmowego Komiksu otrzymać. No i wiadomo, że jest tam superhero, czyli na przykład będzie tam przygody Kapitana Ameryki, będą komiksy od DC, tam będzie Wonder Woman i co tam jeszcze? Będzie Dragon Ball dla fanów mangi, kolejna kontynuacja, nowe wydanie, Atak Tytanów, Guardians of Galaxy, jeszcze Lady Mechanica, no i Buffy sobie ktoś tam, ludzie też pozamawiali. No i z ciekawszych rzeczy jeszcze komiks Star Trekowy. Fan klub Star Trek bardzo silnie głosował i wygłosowali sobie komiks Star Trekowy. Ale fajnie, bo to słyszę, że będzie Dzień Darmowego Komiksu jednoczyć fanów i mangi, i komiksu amerykańskiego, również tutaj fanów science fiction, także wymieszanie kulturowe, można powiedzieć. No, dokładnie tak, ale to że tak powiem, tylko ten nurt amerykański sobie wymieniłem, natomiast co roku ogłaszamy, że robimy zina, taką antologię polskich twórców. No to jest taka, powiedzmy, no, dla niektórych dla szansa, żeby się pokazać, a dla starych wyjadaczy, żeby nadal gdzieś tam istnieć na rynku i pokazywać i reklamować się dalej, więc czwarta już odsłona, tym razem darmozina, też jest szykowana, ma około 40 stron i też dosyć ciekawą zawartość na, myślę, wyższym poziomie niż dotychczas. A oprócz tego, co jeszcze? No bo w samym darmozinie, no to znajdziecie pracę na przykład Anny Krztoń, czy patrzę, podejrzeć tutaj jeszcze, mamy Edytę Bystroń, mamy Grzegorza Pawlaka, ludzi od Inkognito, mamy też taką zajawkę komiksu Zgroza, który niedawno miał premierę na dużym poznańskim festiwalu. No i jakby mógłbym na tym skończyć, no ale ponieważ my się rozwijamy, to oprócz tego jeszcze zostaną wydane trzy dodatkowe komiksy, też darmowe. W jednym to będzie seans Grzegorza Pawlaka, bardzo taki krótki, ale ciekawy komiks. Graficznie też jest super zrobiony. Będą Cienie lasu Agnieszki Szymańskiej, która debiutowała gdzieś, no przynajmniej w naszym zinie w zeszłym roku. No i będzie kolejna część Zadara Filipa Bąka. Zbieżność nazwy jest całkowicie przypadkowa. Tak, przygotowałem. Filip, ty tak tworzysz komiksy? Tak, rysuję co roku i mam przyjemność. Wcale nie wiem, co zadałem twojego komiksu, jak ci nie było na antenie. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że to są komiksy dla dzieci, ale zawsze przechodzą cenzurę, tak żeby stały się komiksami dla dzieci. Tak, Olek jest katem na moje pomysły. Ojej. I potrafi zmienić scenariusz o 180 stopni tylko po to, żeby dostać. Ale nie, jest bardzo przyjemnie oczywiście. Wszystkie poprawki zostały
naniesione, także jeśli słuchają nas rodzice, chcieliby właśnie Zadara dla swoich podopiecznych, to mają w tym momencie pewność, że cenzura jest zachowana. Olku, ja będę miał do ciebie takie pytanie, nawiązując do pytania naszego słuchacza z Facebooka, łączące się. Jest pytanie, czy na imprezie będzie obecny Łukasz Kowalczuk, czy w zinie, czy na imprezie. I też niezależnie od jakby odpowiedzi, chciałbym się dowiedzieć ciebie, jacy goście będą, jacy autorzy będą na imprezie. Znaczy, odpowiadając na pytanie numer jeden, czy tak Łukasz Kowalczuk będzie, będzie sprzedawał swoje rzeczy, no już szykujemy od dawna mu stoisko. On jest zresztą autorem okładki Darmozina i plakatów, które reklamuje imprezę, jeżeli ktoś wyjdzie na profil facebookowy, może tam sobie to obejrzeć. I też będzie okazja, żeby posłuchać, jak Łukasz opowiada o komiksie, i przy okazji posłuchać panów z kultowego wydawnictwa Bazgrole, że będą z nim robić taki, powiedzmy, podcast na żywo. Więc to też będzie taka... No i same Bazgrole, czyli twórcy przygód Nieustraszonego Kurczaka Radka i innych tam fajnych komiksów, też będą na naszej imprezie. Będzie z nimi można przybić piątkę, coś tam kupić nowego, bo ostatnio bardzo, bardzo płodnie się tutaj komiksowo spełniają. Przyjadą ludzie od Incognito, przyjadą ludzie od Lisa, będzie... No i mamy nadzieję, że dopiszą również autorzy Zina, którzy właśnie w nim gdzieś tam opublikowali swoje prace. No, czyli możemy... To będzie okazja też do zdobywania autografów od razu na Darmozinie, tak? No tak, to właśnie jest wszystko zawsze ustawione i po otrzymaniu Darmozina, no, wypuszczamy ludzi prosto w ręce rysowników, którzy mogą tam sobie autograf złożyć od razu rysunek. Oni się czują świetnie, no bo bezpośrednio ktoś do nich przychodzi po autograf. Przyszły czytelnik właściwie, bo jeszcze nie wiadomo, co tam jest, nie ma możliwości podniesienia Darmozina już o jakieś tam parę złotych, tak? Rozdawany jest za darmo, no ale wiadomo, że jak tam jest ładna bryska czy autograf, to kto wie, za parę lat to może być warty krocie. Na pewno. A Olku, powiedz mi, jakie, bo to już jest kolejna edycja tej imprezy, jak ona jest odbierana jakby przez bibliotekę, przez innych pracowników biblioteki, czy ta impreza jest ważna dla nich, skoro się jakby nie było wpisała jakby już w kalendarz fanów komiksu? No tak, jak już nie muszę przekonywać, czy nie mamy z tym problemu, żeby przekonywać tutaj pracowników do kolejnej komiksowej imprezy i czy Bibliotece Uniwersyteckiej przystoi, że tak powiem, zajmować się komiksami. Także powiem tak, no przyzwyczaili się. I na szczęście jest to sobota, więc biblioteka nie jest taka obłożona, więc tak, jak najbardziej już gdzieś to tam w świadomości naszej, no komiks to jest to, co nas powoli zaczyna wyróżniać na tle innych bibliotek, tym bardziej, że no, nasza kolekcja komiksów jest w tej chwili chyba już największa w Polsce. Jaka to jest liczba? Bo ostatnio było około 10 tysięcy, potem czytałem, że ponad 11. No tak, bo to stale rośnie. Robimy zakupy, dużo skuwa do nas egzemplarzy. Takie prawo jest w Polsce, że każdy komiks, no każdy w ogóle wydawnictwo musi trafić do biblioteki, a komiksy oczywiście gromadzimy, a jak wiecie, sami no liczba jest coraz większa, więc w tej chwili to jest około 11 tysięcy. No i tyle. A to od razu myślę, że warto w tym momencie zaprosić, ponieważ każdy ma prawo, żeby normalnie w tygodniu poza imprezą komiksową wpaść i sobie poczytać w czytelni Nowa. Jak to trzeba? Co trzeba zrobić, żeby móc wejść do czytelni? No, to jest tak, że no, pierwszy raz jest zawsze za darmo, więc tutaj pierwszy raz kusimy i uzależniamy czytelników. Jak się raz wejdzie, to już nie można wyjść. Ale tak żartując. Oczywiście no, takie są przepisy Polskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, również na Politechnice, że trzeba zapłacić 12 zł na rok akademicki i można dowolnie korzystać na miejscu, bo komiksów nie wypożyczamy do domu. Jesteśmy czynni codziennie do 22, więc właściwie nie ma wymówek, że coś tam ktoś nie zdąży. I po prostu trzeba przyjść, zobaczyć, nawet jeśli się komuś wydaje, że przeczytał wszystko, to potrafimy łatwo jeszcze ma trochę do przodu. Tak, na wiele tysięcy sposobów tak, można udowodnić. Dużo prowadzicie jakieś statystyki, ile osób was odwiedza?
Wiesz co, tak, statystyki są prowadzone, ale nie mam ich przed sobą, także nie chcę z kapelusza ich wyciągać. Mamy jakby coraz więcej tych odwiedzających, mamy też stałych czytelników, którzy przyprowadzają następnych, ale mamy też ludzi, którzy przychodzą po to, żeby się w tej atmosferze komiksów pouczyć, mówią, że dobrze mi to idzie, bo czytelnia jest, no przez to, że to są no, komiksy, gdzie ważna jest ta forma graficzna, ona jest po prostu bardzo kolorowa. Mhm. Więc tam są poustawiani superbohaterowie, jakieś figurki stoją, więc to wszystko tworzy taki ciekawy klimat. No a ostatnio można nawet sobie przyjść i porysować, bo firma, która zajmuje się tabletami, wstawiła nam te rzeczy do testowania, także można przyjść i sobie tam potestować te rzeczy. Wróćmy na chwilę jeszcze do dnia darmowego komiksu, ponieważ biblioteka to jest olbrzymi gmach i poszczególne sale również będą wykorzystywane. Oprócz spotkań z twórcami komiksów, to tam jak co roku podejrzewam, że będzie dużo paneli dyskusyjnych, paneli tematycznych, na co można się załapać. Wiesz co, w tym roku trochę ograniczyliśmy liczbę paneli. Mieliśmy dosyć mocne kłopoty organizacyjne. Tak ciekawo sobie powiedzieć, że jeszcze 3 tygodnie temu w ogóle nie było wiadomo, czy impreza się uda, bo wszystko wisiało na włosku. Aha. Natomiast jakoś tam udało nam się rozwikłać i w tym roku stawiamy troszkę mniej na wykłady. Także panele będą po dwa. To nie oznacza, że nie będzie tam jakby o czym posłać. Tak jak w zeszłym roku panele były chyba 3, plus jeszcze sala spotkań autorskich, to już w ogóle było szaleństwo. Tak w tym roku zrobimy 2, zaprosiliśmy gości, też będzie w ramach spotkań autorskich przy okazji, to mogę wspomnieć, że będzie wystawa Anny Krztoń. Kto nie zna twórczości, polecam, dziewczyna się bardzo rozwija i będzie można jej wystawę zobaczyć, a później przyjść na spotkanie. No to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich i z Poznania, i z okolic Poznania, i z całej Polski na Dzień Darmowego Komiksu 2017. 3000 komiksów do rozdania, w tym również polskie produkcje, darmozin oraz 3 albumy przygotowane właśnie przez twórców dla Biblioteki Uniwersyteckiej. No, jeszcze tam koło 1000 tych amerykańskich komiksów. No i jeszcze twórcy takiego kultowego czasopisma komiksowego Karton wygrzebali ostatnio komiks Moa i Ratmana i dali nam go. Także paręset tych komiksów chyba, no nie wiem, przesadzam, paręset może około 200 egzemplarzy. Rzeczy, których właściwie się już nie dostanie w księgarniach, tak mi się wydaje, będzie po prostu do dostania. Nie do kupienia, tylko do dostania. Także warto być. Super. No właśnie, więc wyjdźcie z domów, spotkajmy się razem już za tydzień. Tak, za 13 maja w sobotę. Tak jest. I zapraszam. Przypominam, że pierwsza runda rozdawania komiksów o 10:30, więc nie można się wyspać, trzeba wcześniej wstać. Zastawiamy budziki, ale myślę, że to nie jest aż tak. Dziękuję, Olku, za poświęcony czas. Dziękujemy. Bardzo miło się rozmawiało. No, dzięki. Przypomnę, że naszym rozmówcą był Aleksander Gniot, organizator Dnia Darmowego Komiksu, na który serdecznie zapraszamy.